Wracając ładnie do się nożnej, ubrałeś, jak selekcjoner probierz. Wracając do piłki nożnej, to mamy pewien kłopot. Mamy kłopot, bo mamy jutro mecz z Wyspami Owczy. Ja uważam, że szansa... Wyspy Owcze to jest kłopot? Sławek, dla obecnej reprezentacji to piłka jest kłopotem. To... A nie, wiesz, to jest... ja myślę, że jest szansa na to, żeby wyrwać ten remis Wyspom Owczym i jeszcze liczyć się w barażach. Żartuję. No bo dzisiaj jest taka sytuacja, że prawie wszyscy jadą na Euro, tylko co niektórzy nie jadą, prawda? W tak. Europie. 24 drużyny. Jadą. Tak. Kiedy jechało 16. Tak. No więc nie załapać się do tych 24, to trzeba naprawdę chcieć. To trzeba naprawdę... No i teraz tak, jesteśmy po zmianie selekcjonera. Ja sobie dużo obiecuję po tej zmianie. Szantosz? Nie, no Szantosz to było nieporozumienie od samego początku. Zgadzam się. Mówiłem wam to od samego początku. Natomiast widzę, dostrzegam pewne szanse. Poza tym tam ostatnio coś komunikowali, że bardzo wieje. Ja mam nadzieję, że nawet to wiatr odnowy, z problemami dolecieli. Wiatr odnowy wieje na Wyspach Owczych. A kontynuując to, ja już nie mam czasu na... Była szansa na to, żebym tą reprezentację przejął. Nie mam już na to czasu, bo mam teraz dwie walki na jednej gali. I muszę się po prostu tym zająć. 28 na Cloud MMA 2. Ale jest taki nasz wspólny... Jak to dwie walki masz na 28? Dwie walki mam. Walczę z Lizakiem i z takim... I z Unikiem, z taką... Z pierdoliną mam. I generalnie chodzi o to, że jak tu siedzimy... Wszyscy znamy takiego gościa, naszego wspólnego przyjaciela, Adama Kostkę. Adam Kostka to jest bardzo elegancki facet, który się na piłce zna, bo to on mi pokazał tego kownackiego Dawida. Tak, w Düsseldorfie. I teraz tak, ja pokażę wam, gdzie jest klucz do sukcesu, zrobię to tylko raz. Ale Dawid Kownacki już jest w Bremie. Ale on jest, ale ja mówię Kostka o reprezentacji jest Düsseldorfu Polski, ale on ma polskie obywatelstwo. W Düsseldorfie. Ja mówię teraz o reprezentacji, Tomek. Ja wam pokażę, gdzie jest klucz do zwycięstwa. Zrobię to tylko raz i patrzcie uważnie. Ale to musimy to Michałowi Probierzowi wysłać. Bo wiecznie żył nie będę. Będzie pokaz, wyjeżdża tablica. Moi drodzy. Kurde. Jacek Gmoch. Nie Jacek Gmoch, tylko nie doszły selekcjoner polskiej reprezentacji. Środek pola, tajskie kopyto. Jeżeli choć w jednej dziesiątej jest tak dobry, jak pierdoli tam cały czas w tych programach, to powinien sobie tu spokojnie dać radę między jednym polem karnym a drugim. To jest jego pozycja. Będzie go tutaj pilnował na skrzydle Zbyszek Boniek. Zbyszku, to jest już ten moment, zgódź się. Ja tylko pokazuję wam jedyny wariant, który może przynieść sukces. W napadzie musimy wziąć Koniarka, przywrócić go do reprezentacji. Tomek mówił, że raz grał, no nie? No to będzie grał drugi raz. Koniarek, Dziekanowski, Citko, no i ja. Ja zagram. Tylko jak mi kurwa Borek nie będziesz piłki podawał, to zobaczysz. A na jakiej pozycji będziesz grał? W napadzie? W napadzie, tylko w napadzie. I teraz tak. Kopyto dostaje piłkę od Bońka. I rozdaje te piłki między nas w napadzie. Ja bym osobiście grał na Koniarka. Jak zagra na Citko, nic się nie stanie. Jak zagra na mnie, albo wpadnie, albo nie wpadnie. Albo padnie. Albo padnie. No i teraz mamy jeszcze obronę. Kamil Glik weźmie się za to wszystko, ale przede wszystkim na bramkę postawiłbym Roberta Lewandowskiego, ponieważ Robert Lewandowski cały czas stoi przy bramce, tylko kurwa nie nasze. I gdyby te umiejętności stania przy bramce przeniósł na naszą bramkę, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak nasi zamurują tutaj pole karne, to że nic nie wpadnie. Adaś Kostka to jest tylko taki rzut, taka impresja na temat tego, jak to można zrobić. Bierzcie chłopie za robotę i róbcie porządek, bo ja widzę, że inaczej to z tego nic nie będzie. Marcin, ale gdybyś miał jeszcze, my jesteśmy piłkarzami, masz przeprowadzić nam odprawę przedmeczową. Wychodzimy jutro na mecz, jak nas motywujesz? Ale to nie, to, ale Sławek, ty już nie grasz, Sławek. Ale no, że policja czeka, tak? Chciel się tą rolę. Ale nie, myślę, że nie, ja myślę, że tak. To już nie jest ten moment, Sławek, na takie dyskusje, bo ty sobie śmieszkujesz, a tu się nie. Już nie ma co pierdolić. Tu się nie ma co pierdolić, panowie, bo my naprawdę jesteśmy w czarnej dupie. Jak my jutro przegramy z Wyspami Owczymi, to leżymy. To nie jedziemy. To nie jedziemy. Do Niemiec. No to tylko nam co zostanie? No, to co lubisz najbardziej, no. Ale nam jak nawet wygramy,
to może nic nie pomoże. Nawet jak trzy mecze wygramy, to my nie będziemy grać w barażach, wiesz? Tak może być? Bo my będziemy wtedy grali dopiero... Nie. No jak? Z Ligi Narodów. Z Ligi Narodów. No i dobra. Czyli my musimy nie dość, że wygrać trzy mecze, to musimy czekać na wpadkę Albanii. Nie, z tego, co ja czytałem, to z Ligi Narodów i tak możemy się dostać do baraży, niezależnie możemy, od wyniku. Ale to nie z grupy, w której jesteśmy. No tak, bo w grupie nie, na razie to jest przed nami problem. Mołdawia. No i kto nas na to wszystko naraził? Mołdawia kto? Jest przed nami. Nie Mołdawia. Kopyto. Razem z tym przyjebanym kolegą wywalili super trenera Brzęczka, który wszedł sobie do Mistrzostw Europy. Dobrze mówię, do Mistrzostw Europy? Uzyskał awans, czy do świata? Do Europy. Świata. Świata, przepraszam, do Mistrzostw Świata. Jerzy Brzęczek. Wprowadził drużynę do znaczy wprowadził, później Michniewicz. Do finału Mistrzostw Europy. Do finałów i teraz tak. Pod wpływem tej ciągłej, notorycznej takiej presji na wszystkich dziennikarzy, bo jeszcze wtedy, znaczy ja już to mówiłem kilka lat temu, że to dziennikarskie zero to jest taki arcy hipokryta. Dopiero dzisiaj ludzie to widzą na własne oczy. I on potrafił razem z Kopytem tak wpływać na opinię publiczną, że tego biednego trenera, który wygrywał i wszedł do finałów, po prostu zdjęli. No i pojechał. Kto pojechał wtedy? Ten co spierdolił. Santos. Nie Santos. Dobrze, panowie piłkarze. Panowie, tyle ode mnie. A jak będziecie chcieli wygrać, wykorzystacie. Jak nie będziecie chcieli, to już. Panowie piłkarze, proszę ocenić ten statement oficjalny.